Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne zdanie z cyklu darmowych korepetycji. Tym razem Sabina wysłała już do mnie 4 zadania. Ja robię już drugie. A zadanie jest następujące. Krawędź boczna granica słupa prawidłowego trójkątnego ma długość pierwiastek z 8. To jest dość istotne. A krawędź podstawy ma długość 2. No to pozaznaczajmy. Krawędź podstawy ma 2, 2, 2. No bo granic to sobie jest prawidłowy, czyli w podstawie ma trójkąt równoboczny. 2, 2, 2. A krawędź boczna graniasto słupa, czyli krawędź boczna to nic innego jak wysokość, czyli to jest równe pierwiastek z 8. Pierwiastek z 8. No i tu jeszcze pierwiastek z 8. Jasne? Dobra. Miałem policzyć oblicz kosinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy. Sinus kąta nachylenia między przekątną jednej ściany bocznej a krawędzią podstawy zawartej w sąsiedniej ściany bocznej wychodzącej z tego samego wierzchołka. Tak wiem, masakra. Miarę kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej. Ciężko znaleźć te kąty, ciężko ogarnąć, który jest do którego i tak dalej, ale ja postaram się Wam to fajnie, ładnie wytłumaczyć. Oczywiście na samym początku będziemy musieli zrobić jedną prostą rzecz. Tu jest dwójeczka. Tu jest pionowo pierwiastek z 8, a po przekątnej, tak, odtąd dotąd, mamy nasze D, czyli przekątną ściany bocznej. Oczywiście jesteśmy w tym trójkącie. Tak, to jest ten nasz trójkącik. I w tym trójkąciku będziemy sobie chcieli to D nasze wyliczyć, które jest oczywiście tu. Dobra, z czego? No wiadomo, Pitagoras. Bo tu jest oczywiście kąt prosty, tak? Między podstawą a wysokością. No to go. 2 do kwadratu plus pierwiastek z 8 do kwadratu równa się d kwadrat, czyli zwykły Pitagoras. 2 do kwadratu to jest 4. Pierwiastek z 8 do kwadratu to jest po prostu 8. To znaczy, że d kwadrat równa się 12. Sobie to oczywiście jeszcze spierwiastkujemy. To znaczy, że D równa się pierwiastek z 12, który możemy rozbić sobie na pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 3, a pierwiastek z 4 to są 2 pierwiastki z 3. Znaczy pierwiastek z 4, tak, to jest 2, a pierwiastek z 3 jest przepisany. Czyli nasze D, może zrobimy sobie strzałkę, tak, to jest 2 pierwiastki z 3. Ok? Dobra. I tu chyba nic więcej nie będę potrzebował. A może tak skasujemy. Bo teraz tak, w podpunkcie A co my mamy policzyć? Kosinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej, sorry, czyli bierzemy sobie przekątną ścianę bocznej do płaszczyzny podstawy. Podstawy albo sufitu, to jest jeden grzybek. Więc dalej możemy być, to wiecie co zrobiłem źle? Że zrobiłem, że to skasowałem. To jest ok, to jest ok. Przekątnej do płaszczyzny sufitu czy podstawy, przecież jak odwrócicie granie stosów w drugą stronę, to praktycznie nic się nie zmienia, nie? To jest ten kącik tutaj alfa, czyli ten kącik tutaj alfa. Ok? No, to jak to wyliczyć? To mamy kosinus. To piszemy kosinus naszego kąta alfa. To jest przyprostokątna, która jest przy kącie alfa, a więc dwójeczka, do przeciwprostokątnej, a więc do w naszym przypadku D, czyli do tych naszych dwóch pierwiastków z trzech. Dwójki się oczywiście elegancko kasują. Może zrobimy tak, żeby było ładniej widać. 1, 1. Czyli nasz kosinus alfa to jest 1 przez pierwiastek z trzech, tak? I oczywiście można jeszcze sobie usunąć niewymierność mianownika, a więc to jest pierwiastek z 3 przez 3. Załatwione. Dobrze. W podpunkcie B mamy już coś innego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Sinus kąta między przekątną jednej ściany bocznej, a krawędzią podstawy zawartą w sąsiedniej ścianie bocznej wychodzącej z tego samego wierzchołka. Dobra, ja idę sobie przygotować trójkącik, żebyśmy mogli to zdanie ogarnąć. Dobra, odpowiedni rysunek mam już gotowy, czyli teraz tak.
Kosinus kąta między przekątną jednej ściany bocznej, czyli ja sobie cały czas biorę tą moją przekątną, może tak zaznaczymy, jasnym zielonym, siwym, przekątna jednej ściany bocznej, to jest ta moja przekątna. I teraz tak, do krawędzi podstawy, wszystkie krawędzie w podstawie są kolorem niebieskim, zawartą w sąsiedniej ścianie bocznej, czyli nie w tej ścianie bocznej, tylko w tej. Zgadza się? No bo tu jest sąsiednia ściana boczna, niebieski, czerwony, ok? Czyli do tej, dlatego tu narysowałem siwy, niebieski, tak? I one mają wychodzić z tego samego wierzchołka, dlatego to jest ten wspólny wierzchołek, tak? To jest ten wspólny wierzchołek. Czyli ten kąt alfa sobie teraz szukamy. Jasne? Dobrze. Ale zauważmy, że to jest przekątna w ścianie bocznej, czyli dwa pierwiastki z trzech. Ale ta zielona krecha, która nam tu powstała, to też jest przekątna ściany bocznej. To znaczy, skoro tu jest dwa pierwiastki z trzech i tu jest dwa pierwiastki z trzech, to znaczy, że to jest trójkąt równoramienny. To znaczy, że wysokość w trójkącie równoramiennym poprowadzona oczywiście gdzieś tam stąd. O, dotąd. Podzieli tą podstawę na dwie jedyneczki. Jasne? No i teraz teoretycznie można zrobić tak. Albo z Pitagorasa wliczyć sobie tą wysokość podróżową. Tak? Albo ja to zrobię tym razem troszkę inaczej. Czyli ja nie policzę sobie sinusa, o który mnie proszą, tylko ja sobie policzę kosinus tego kąta alfa. Czyli to jest przyprostokątna przy kącie, a więc 1, do przeciwprostokątnej, a więc dwóch pierwiastków z 3. Oczywiście w tym trójkącie, tak? Dobrze. Mam kosinus. Na razie tego jeszcze nie zamieniam, nie obrabiam. Dlaczego? Ponieważ jest coś takiego jak jedynka trygonometryczna, czyli sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. I sobie podstawię sinus kwadrat alfa plus, a zamiast, może takim kolorkiem, a skoro kosinus alfa równa się 1 przez 2 pierwiastki z 3, to tutaj to podstawiam. Czyli mam 1 przez 2 pierwiastki z 3 w nawiasie do kwadratu. Jasne? Bo ten kosinus też był do kwadratu. Czyli sinus kwadrat alfa równa się 1 do kwadratu to jest 1, 2 pierwiastki z 3 do kwadratu to jest 12. Czemu napisałem 12, a nie plus? 1 12, no ponieważ 2 do kwadratu 4, pierwiastek z 3 do kwadratu 3, 4 razy 3, 12. Odejmiemy sobie tą 1 12, czyli sinus kwadrat alfa równa się 1 minus 1 12, to jest oczywiście 11 12. Czemu? Bo 11 12 plus 1 12 to jest całość, tak, czyli 1. I oczywiście sobie to teraz pierwiastkujemy i wychodzi nam, że sinus alfa równa się pierwiastek z 11 12. Jeżeli ktoś bardzo chce, to można to doprowadzić do postaci pierwiastek z 11 przez 2 pierwiastki z 3, bo pierwiastek z 12 są 2 pierwiastki z 3 i usunąć niewymierność mianownika mnożąc to przez pierwiastek z 3 i pierwiastek z 3, czyli na górze będzie pierwiastek z 33 przez 6. Mam nadzieję, że widać, jak coś to mówiłem, ile to będzie. Ok? No, dobra. I teraz jeszcze tak, to sobie cofniemy, pstryk. Bo to już na pewno nie będzie potrzebne. A ja nie chcę, żeby mi tu się zamazywało cokolwiek. Jeszcze. Dobra. I została nam ostatnia rzecz, a więc miarę kąta nachylenia. Znowu przekątnej ściany bocznej, czyli znowu mam to nasze D. Do sąsiedniej ściany bocznej. I tutaj ciężko to jest teoretycznie zauważyć, ale trójkąt, który my będziemy działać, to jest teraz ten trójkąt. Czyli pionowo wysokość. To jest. Pionowo wysokość i poziomo krawędź. Tak? To jest tylko ten trójkącik. Tak? Dobra. Może ja to cofnę, żebyście tamten. Tak, ten trójkącik. I teraz kąt, o który nam chodzi, to zobaczcie. Tutaj. Dałoby się to. No ale nic, dobra. Tutaj jest cała powierzchnia. I na tą powierzchnię przechodzi właśnie ta przekątna. Jakby ona rzucała cień, a jesteśmy oświetleni jakby z tej strony,
no to spadnie to na tą idealnie wysokość. Dlatego kąt, który szukamy, to jest ten kąt tutaj. O, ten kąt tutaj. Alfa. Ok? Na szczęście wszystko tu już mamy dane, ponieważ wiemy, że przekątna to są dwa pierwiastki z trzech. Wiemy, że wysokość to jest pierwiastek z ośmiu. I wiemy, że podstawa to jest dwójeczka. Kąta nachylenia. Oblicz miarę kąta nachylenia. Miarę kąta nachylenia, jeszcze lepiej. Dobra, to ja sobie to zrobię z tangensa. Czyli bierzemy, że tangens alfa to jest przy prostokątna naprzeciwko, czyli 2, do przeciwprostokątnej, czyli do pierwiastka z 8. Przy okazji to jest 2 pierwiastki z 2. Okay? Czyli nasz tangens alfa to jest 2 przez 2 pierwiastki z 2, a więc nie tak. Dwójki się skrócą, czyli tangens alfa wyjdzie 1 przez pierwiastek z 2. Oczywiście usuniemy sobie tą niewymierność mianownika, czyli wyjdzie pierwiastek z 2 przez 2, czyli mniej więcej to jest 1,41 przez 2, czyli ten tangens kąta alfa równa się 0,705, coś takiego, tak? No i teraz tylko otwieram odpowiednie tablice. Nie wiem, czy ja tu mam jakieś tablice. A mam. Nawet w książce, nawet z książki, której często używam. Tangensik kąta alfa 0,75. No jest. 35 stopni mi wychodzi. Mniej więcej. Czyli z tego wynika, że alfa równa się, że nie równa się, tylko w przybliżeniu, tak, 35 stopni. Tak, bo tu mi wychodzi tangens 35 stopni, to jest 0,7002. Realnie. Dobra. I tyle. Tak, wiem, to nie jest proste zadanie. Ciężko się czasami połapać, który kąt do którego boku i jak te trójkąty zauważyć. Kwestia wprawy tak naprawdę, bo to się nigdy nie zmienia. Trzeba się tego nauczyć, który co do czego i działa. Pytania w komentarzach, łapki w górę, jak się podoba, a ja zmykam do kolejnych zadań. Cześć.